opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Ostatnio, słuchajcie, postanowiłam zmienić szafki nocne tutaj w sypialni, dlatego że właściwie z nich nie korzystaliśmy, one były strasznie duże i bardzo zabierały przestrzeń. Tutaj robiło się tak ciemno. Nasza sypialnia to jest naprawdę duże pomieszczenie, ale mamy bardzo duże łóżko tutaj, bardzo duże, marzyło nam się takie duże łóżko. I mamy tutaj oczywiście łóżeczko Edzia, które również nie jest najmniejsze, także no ta przestrzeń, wiadomo, została troszeczkę zabrana i myślę, że właśnie takie malutkie, delikatne półki jako szafki nocne fajnie, fajnie tutaj zagrały. Podoba mi się. I nie jest to drogie rozwiązanie, moi kochani, bo chyba 150 zł kosztuje taka jedna. We're all in this, I stand alone. Show me where the end. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Dostałam od Asi taką czekoladę, czarną czekoladę, ciemną. Asia mi powiedziała, że żeby nie było, że ja przez nią jem słodyczy, to kupiła mi ciemną, ale jest tak pyszna, słuchajcie. Nie wiem, w ogóle nie wiem, jaka to jest czekolada. A to jest z wiórkami kokosowymi, pure chocolate. Sprawdźmy to. A widzicie, na pierwszym miejscu pasta z kakao, na drugim cukier. Karmelizowany kokos. No dobra, wszystko jasne, dlaczego to jest takie pyszne, ale kosteczkę po śniadanku do kawusi zjem. Kupiłam ten puder Chanel, o którym mówiłam Paulina. Jak ktoś nie oglądał mojego filmu, to Paulina malowała mnie na sesję i tam właśnie malowała mnie pudrem o tym Chanel i strasznie mi się on spodobał. I tak jak nie kupię drugiego tuszu do rzęs, czy uważam, że podkładu też nie ma sensu, to bronzery, rozświetlacze, no lubię. Lubię, ja w ogóle lubię niestety wydawać pieniądze na kosmetyki, a ten puder jest ciężko dostępny i jak zwróciłam go na lotnisku w Madrycie, to stwierdziłam, że muszę go mieć. Kupiłam go, ale naprawdę on jest tak ładny. Ten efekt jest po prostu... piękny, piękny bronzer, naprawdę piękny. Użyłam sobie korektora z Lumene, który ostatnio odkryłam i go uwielbiam. Naprawdę jest prze zajebisty. No zobaczcie zresztą, jak pięknie to wygląda. Super. Ostatnio, słuchajcie, znowu mam fazę na niemalowanie rzęs, także robię sobie tylko BB, bronzer, puder i róż. I tyle.
Zresztą wyglądam ci jak Andrinka, cała jestem na różowo, nie wyprasowałam niestety dresu, ale już nie zdążę. Jaki by tu dzisiaj róż spośród mojej kolekcji? Ale mam ochotę chyba dzisiaj, słuchajcie, na ten, na taki naprawdę pink. To jest róż z Eveline. On jest naprawdę śliczny i nałożę sobie go od razu na oczy. Róż musi być. I jak w ogóle idealnie ten róż z Eveline się połączył z tym pudrem Chanel. A rozświetlacza użyję sobie z tej paletki Hourglass. Bardzo lubię te rozświetlacze, w ogóle uwielbiam z Hourglassa. Rozświetlacze naprawdę są piękne. Ja w ogóle jeszcze kosmetyczki nie opakowałam, słuchajcie, po wyjeździe. Kurde, chłopaki już na mnie czekają na dole. A w ogóle nie powiedziałam wam, co będziemy robić. Jedziemy na zakupy i jedziemy, uwaga, na zakupy dla Jurija głównie, ponieważ brakuje moim zdaniem już kilku rzeczy w szafie na wiosnę. Chcemy też zacząć dla was nagrywać takie stylizacje całą rodziną. Takie trochę matchy. Kolejna rzecz to buty dla mnie, dlatego że ja mam deficyt butów, które mi są Adidasami albo klapkami. I planuję dzisiaj zrobić przegląd sklepów. Mam nadzieję, że nasz syn nam na to dzisiaj wszystko pozwoli oczywiście. Jak nie, no to trudno. Tyle ile zrobimy, tyle zrobimy. Jedziemy wszyscy razem, ale Edzio naprawdę jest takim naszym kompanem, że myślę, że będzie git. Jeszcze tylko, słuchajcie, chyba jednak sobie dzisiaj pomaluję rzęsy, mam ochotę. Jestem absolutnie zachwycona, jak wygląda połączenie różu Eveline z pudrem Chanel. Gotowe, moi drodzy, wychodzimy. Co jeszcze powiesz? Gum bum. A może tego jednego sernika weźmiemy na wynos? Weźmiemy się serniczka na wynos, jak będziesz głodnie. Intuicja dzisiaj powiedziała mi, żeby wejść do IKEA, do którego bardzo rzadko wchodzę. I spójrzcie, jest taka krótka marynarka. Adidas i Ivy Park. Przepiękna, biorę od razu. I spójrzcie na te spodnie. Zajebista. Za długie, ale trudno. Skrócę sobie, a medem się podobają. Moi drodzy, nie nagrałam z zakupów absolutnie nic oprócz tej krótkiej wstawki w przymierzalni, ponieważ całe zakupy mój syn był u mnie na rękach. No. Także mam chyba dzisiaj trening rąk z banicą. No, zdecydowanie. Fajnie tak wygląda. Bardzo mi się podoba. Weź sobie, bardzo dobrze nie wyglądasz. Nawet słuchajcie, mierzyłam szpilki w Zarze z Edziem na rękach, bo Jurii akurat nie było. Tak mierzyłeś z mamą szpileczki, bo oczywiście jak cię dzisiaj odstawiam... Co jest cwaniakiem? Taki cwaniak tu jest. Cwaniaczek malutki. Sprytny taki. Wiesz po prostu jak mamy sobie okręcić. No. Uwaga moi drodzy, mój mąż robi haul zakupowy. Z zakupów dużo nie nagrałam, ale teraz będzie haul. Przymierzyć. Dobra, no już troszeczkę poprzymierzę. My tutaj z Wirą sobie siedzimy, oglądamy, mamy pokaz. No weź, pokaż. Zobaczcie, takie jeansy z Reserved i taki sweterek, bardzo mi się on w ogóle spodobał, super w nim wyglądasz. Jest bardzo porządny. Generalnie stwierdziliśmy, że Reserved męskie to jest taka Zara, tylko mniej więcej od dwie dyszki wszystko tańsze. Tak jak nie jestem fanką Reserved damskiego i nigdy mi się tam nic nie podoba. Kupiłeś sobie kiedyś Reserved? Nie, ale męskie jeszcze są super. Kolejna propozycja wybrana przez żonkę. To taki pudrowo-różowy t-shircik i kurteczka wełniana. Poliestrowo-wełniana. No poliestrowo-wełniana. Ale jest zajebista ona. Bardzo ładnie wyglądasz. Pasuje ci brąz. Pasuje ci brąz, tak. A kobiety lubią brąz. Fajny w ogóle ten róż, co? Taki no. Jest bardzo pudrowy. Wira mówiąca, że kocha róż. Ja w różowym dresie i Wira w różowym dresie. Moody oczywiście. Lecimy dalej. Nie, już nie chcę, kochanie. Nie mierzysz? To tylko tak pokaż. A jeszcze przymierzę, patrzcie. Kolejny t-shircik. Powiem wam, że w Reserved, chociaż ta rozmiarówka jest taka pod dużych mężczyzn. Bo w Zarze nawet jak Jurka miał swoją taką najniższą możliwą wagę, to i tak w Zarze wszystko na ciebie w barkach było za małe. Co tam jeszcze pokażesz? Mega. O. Super. Bardzo fajne, no. No, Jurka, sztos. Tak? No, zobacz Wirę, jak ładnie. Dobra, dziękujemy ci, kochanie.
Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję Ci ja i dziękuję Ci widzowie. Ja Ci podziękuję w imieniu widzów za ten wspaniały pokaz mody. A ja, moi drodzy, mam ochotę się napić w spokoju herbatki, więc kończę i widzimy się jutro. Miałam dla Was właśnie nagrać ciąg dalszy unboxingu i holu zakupowego, bo mój mąż wczoraj Wam fantastycznie wszystko pokazał, ale jeszcze chciałam Wam pokazać, co ja wybrałam, i w tym momencie, kiedy nacisnęłam nagrywanie, to moje dziecko z drzemki zrobiło. Cześć, kocham cię bardzo, cześć. Wyspałeś się? Ktoś, i ktoś jeszcze mówi, że ten, że Edward bardziej ze mną lubi być. No na pewno. Mamusi, tak. Jakie masz poduszki odbite na policzkach? Tak. Tak, takie są policzki odbite. Tak było? A co ci się śniło? Moje słoneczko, kochane. Zrobimy razem unboxing. Dobrze. Dobrze? Kupsy? Moje słonko, wczoraj powiedział ciocia Asia, wiesz? Wczoraj powiedziałeś ciocia Asia? Ciocia Asia? Ciocia. Moc przytulasków, tak? No tak, tak, tak. O tak. Oj, żabka, kocham cię bardzo. Juri sobie, słuchajcie, wczoraj kupił naprawdę sporo pięknych rzeczy. Jestem bardzo zadowolona. Zmotywowałam męża do tego, żeby zrobił porządki w swojej szafie i żeby jego szafa już nie wyglądała tak, jak wygląda, bo Juri ma strasznie dużo ubrań. On ma taką szafę, jak ja kiedyś, czyli ma w niej wszystko i nic. Chciałam bardzo, żeby Juri sobie pokupował jakieś takie, na przykład właśnie kurtkę, bomberkę albo jakieś longsleeve'y. Sporo tego sobie kupił, nie wszystko Wam pokazaliśmy wczoraj. Wszystko kupił w Zarze i w Reserved. Natomiast ja, moi kochani, kupiłam sobie marynarkę i spodnie w TK Maxie i jestem tak zadowolona. Są przepiękne. I do tego kupiłam sobie dwie pary butów na obcasie. I pokażę Wam te buty, dlatego że uważam, że są one godne uwagi. Tak, Edward, pokażemy buty. To są takie buty, w których mama bardzo rzadko chodzi. Widzisz? Bardzo rzadko mama takich chodzi w butach, ale te są bardzo wygodne. Kupiłam sobie, słuchajcie, takie buty na obcasie. Klasyczne szpilki w kolorze beżowym. Chciałam takie bardzo klasyczne do mojego Lobosa, do torebki. I one są firmy Lasocki. Kupiłam je, wyobraźcie sobie, w CCC za 229 zł. Skórzane buty, które są tak wygodne. One mają taki dosyć niski obcas, ale to nie jest jeszcze taki... O nie, za włosy, kochani, nie, dobra? Nie! Jezu! O buzie, nie za włosy! Są tak wygodne, tak mięciutkie, po prostu powiem Wam, że chyba nie miałam nigdy wygodniejszych butów na obcasie, serio. Wrzucę Wam gdzieś tutaj numery referencyjne tych butów, bo naprawdę są przewygodne, bardzo zgrabnie wyglądają na nodze i ten obcasik jest taki nie za wysoki, nie za niski, bo czasami jak są takie, wiecie, niziutkie, to też nie wygląda to ładnie. A tutaj ten obcas jest taki, że wygląda dobrze, a jednocześnie jest wygodnie. Tak? Edzie nie mówi tak, tylko ak. Tak? Ak. Także naprawdę bardzo Wam polecam. Uważam, że w ogóle za tą cenę, no to rewelacja. Kupiłam też sobie drugie buty, które były w tej samej cenie i są z plastiku. To są te buty, które mierzyłam z Edwardem i Ty niosłeś te buty, pamiętasz? Niosłeś do kasy te buty, mamie. Buty całkowicie z plastiku w podobnej cenie z Zary. Są to buty jak na takie plastiki, naprawdę całkiem wygodne. I bardzo ładnie wyglądają na nodze, naprawdę ładnie. Jeżeli jesteście przyzwyczajone do obcasów, to będzie Wam w nich ultra wygodnie. Ja po prostu nie jestem przyzwyczajona do wysokich obcasów. Uważaj na ten obcasik, kochanie. Więc dla mnie wygodniejsze zdecydowanie są te, ale te też są super. Szkoda, że z plastiku, ale wiecie, czasami po prostu nie da się zrobić czegoś ze skóry. No takich przezroczystych butów nie dałoby się zrobić skórzanych, a serio, jak na taki plastik są wygodne i jak na takie buty z sieciówki są spoko, chociaż gdybym miała wybrać jedne, na pewno wybrałabym te, bo po prostu są skórzane. I mają naprawdę piękny kolor i bardzo zgrabnie wyglądają. Dobra, Edek, koniec tego dobrego, oddawaj buty.
No, ale najbardziej zadowolona jestem z moich zakupów z TK Maxa. Najlepsze jest, słuchajcie, to, że wzięłam tę marynarkę fioletową i strasznie chcę do niej spodnie, ale nie ma ich nigdzie. Byłam już w TK Maxie w Blue City i też były, ale też XL-ki. No, a XL-ka to jest za dużo, nawet nie ma szans, żebym to zwężała, bo to w ogóle... Ja musiałabym mieć XS-ka tych spodni. XS-ka i XL-ka to jest za duża po prostu przepaść, nawet żeby to przerobić. Tak? Tak, dobra, tak. Moi drodzy, moi kochani, ja za chwileczkę w ogóle się zbieram i musimy wychodzić. Muszę zebrać siebie i Edwarda, dlatego że idziemy na obiad z Klaudią Klatek. Klaudia będzie w Warszawie. Idziesz się z ciotką zobaczyć, wiesz? Nie widziałeś bardzo długo, ciocia cię nie pozna. Tak, tak? Zaraz będziemy wybierać stylizację dla Edwarda i będziemy się już zbierać i wychodzić i idziemy z Klaudią do Madry, bo Klaudia akurat, słuchajcie, będzie na Powiślu. Także stwierdziłam, że zabiorę ją do Madry. W co się ubieramy? Może jakąś meczy stylizację wymyślimy, co? Chodź, pójdziemy do tamtego pokoju. Ja ogólnie dzisiaj mam tak, że jest mi cały dzień gorąco, nie wiem dlaczego. Więc chyba założę t-shirt Moody z wisienką. Będą t-shirty Moody z wisienką, bo no to, bo to pytacie, w ogóle sety się przydały praktycznie wszystkie... praktycznie wszystkie godziny po premierze. A t-shirty z wisienką będą, ale zamówiłyśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo tego materiału. Już część się szyje, na część jeszcze czekamy na materiał, także to jeszcze chwilę na pewno potrwa, bo no po prostu produkcja takiego t-shirtu to nie jest, wiecie, kilka dni, tylko dłużej. Także nie chcę mówić kiedy. Czekamy na informacje z produkcji. Jak będziemy już wiedzieć konkret, to wam powiemy. Dobra, ja muszę skąd iść, bo za chwileczkę czuję, że wszystkie statywy i lampy wylądują na mnie. Idziemy wybierać stylizację, ale wiecie, co ostatnio zauważyliśmy z Jurym? Że Edek się robi zazdrosny. I na przykład jak my z Jurym się przytulamy, albo na przykład tak Edzie jest u Jurija, na przykład na kolanach, teraz tak było, ja podeszłam i dałam Jurijowi buzi. O Boże, ale obiektyw jest brudny, wetka palca, poczekajcie. To Edzie był od razu zazdrosny, od razu wyciąga do mnie ręce i chce, żebym to jego przytulała, a nie Jurę. Powiem ci, że odkąd mamy to żelazko, to trzeba stosować. To nie jest ściema. Każdy ma swój dylemat. Moi drodzy, ja wam nie pokazałam zakupów dla Edzia. Widzicie, tak tylko swoje buty, Jurki, ciuszki. A my Edziowi w TK Maxie kupiliśmy stacjonarnie kapelusze. To już tak z myślą o wakacjach, o Wietnamie, bo to jest rozmiar 18-36. Taki jeden, taka czapka, zobaczcie, jaka świetna. No genialna. Więc taką czapeczkę. Również w tym samym rozmiarze i to też w większym rozmiarze dresik. Słuchajcie, wiecie ile kosztował ten dresik? 79 zł. Ma takie fajne przeszycia, piękny kolor i stwierdziłam, że z taką cenę to naprawdę biorę. Przepraszam cię, synu, czy ty mógłby... Dziulku, mama to układa, wiesz? Nie. Mama układa te rzeczy, żebyś miał wszystko pięknie. Nie! Ja mam na sobie t-shircik z wisienką, więc stwierdziłam, że Edzia ubiorę dzisiaj w taki long sleeve w paski. On jest z Zary i do tego jakieś jeansy albo leginsy. A ja, moi drodzy, będę się teraz z wami żegnać, ponieważ za chwileczkę muszę wychodzić, także przebieram Edzia, pakuję rzeczy i lecimy na obiad. Dzisiaj po obiedzie dołącza Zola. Potem przyjeżdża do nas, dołącza Borys i jeszcze Martyna, także dzisiaj mamy wieczór z przyjaciółmi. Cieszę się bardzo, bo cieszę się zawsze, jak Edziu spędza czas ze swoimi ciociami i wujkami. No i co? I dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że taki zwykły weekly wam się podobał. Widzimy się już chyba w kolejnym odcinku z serii Gadka Szmatka, tak mi się wydaje. A planuję dla was jeszcze nagrać przegląd szafy na wiosnę. Chcę zrobić z wami przegląd tych rzeczy, które mam z zeszłego roku, powiedzieć, co potrzebuję, co warto sobie na ten sezon dokupić i jak to będzie u mnie wyglądać. Dajcie znać, czy taki odcinek będzie spoko. Buziaki, miłego dnia wam życzę. Pa!